Mam żonę, dwójkę dzieci. Żona, również jak ja, jest żołnierzem. Służy w Dziwnowie. Jest dowódcą drużyny rozpoznania. Dzieci, jedno dziecko ma prawie 3 latka, skończy we wrześniu i wtedy idzie do przedszkola. Pierwszy jego dni w przedszkolu. Już mówiłem paniom, żeby na niego uważały, bo jest to taki rozrabiak. No i drugi synuś ma dopiero 5 miesięcy. Urodził się 10 marca. Na razie jest spokojniejszy od tego pierwszego syna. Co do ich przyszłości, ja myślę, że mój syn chciałbym, żeby był piłkarzem, dlatego niedługo zapisuję go na pierwsze treningi. No i również na pływanie, bo ja uważam, że właśnie dzieci najbardziej rozwijają się trenując pływanie. O żonie, co mogę powiedzieć jeszcze więcej, to mam teraz właśnie, przeprowadziliśmy się niedawno do Gdyni. Będę chciał na pewno ją sprowadzić z Dziwnowa do Gdyni, bo na razie dalej służy w Dziwnowie, jest na macierzyńskim urlopie. Dlatego jeszcze o tym nie myślimy, ale już pod koniec roku mam nadzieję, że da radę, w związku z tym, że jesteśmy małżeństwem, przenieść się tutaj gdzieś do Gdyni, żeby tutaj gdzieś blisko mnie służyła. Nie za blisko, bo wiadomo, z żoną lepiej, żeby się za długo nie widywać, szczególnie codziennie zarówno czy w domu i w pracy. Trzeba to jakoś ograniczać. Z żoną o pracy rozmawiam często, bo dużo się pyta o mojej pracy, chociaż ja staram się wszystkiego nie mówić, żeby ona nie była za bardzo zmartwiona, nie musiała się o to martwić, bo niekiedy akcje wymagają, że tak powiem, dużego poświęcenia z mojej strony i są na pewno niebezpieczne. Lepiej, żeby ona o tym nie wiedziała, wtedy mniej się martwi, nie jest smutna. Oczywiście, jeżeli dopytuję, ja zawsze jej udzielam odpowiedzi. Jest to dla mnie ważne, żeby wiedziała, co robię, gdzie jestem. Często myślę o rodzinie, chociaż jak wypływam na akcję, staram się skupić tylko i wyłącznie na akcji, na moim zadaniu, to co mamy do zrobienia. Chociaż jak akcja trwa dłużej, na przykład tydzień jesteśmy w morzu, na okręcie gdzieś, to oczywiście zdarza mi się pomyśleć, wtedy może powiedzieć, że łezka się zakręci, bo mam akurat dwóch synów i żonę, których bardzo kocham. Ale no mówię, jak się skupiam na zadaniu, to tylko i wyłącznie jestem skupiony na zadaniu. Nie wolno, nie mogę o nich myśleć, bo to będzie mi rozpraszać. I wolę akurat to zostawić dla siebie. Tylko mówię, jak dalej, już dłużej się jest na okręcie, zrobi się to zadanie, ma się trochę wolnego czasu, idzie się, że tak powiem, pod pokład, tam się rozmyśla, no bo nie wiadomo, ma się chwilę wolnego i się myśli o rodzinie, a co by było, gdyby nie wrócił na przykład. No to wiadomo, są takie żołnierskie jakby myśli. Na początku nie wiedziałem, że chcę być żołnierzem. Może jak każdy ma się naście lat, to nie wie do końca, co chce robić. I tata mi zaproponował, czy nie chciałbym iść do armii. Ja się zgodziłem. Zgłosiłem się do szkoły podoficerskiej marynarki wojennej w Łódzce. Zgłosiłem się tam, przeszedłem wszystkie testy i praktycznie we wrześniu zacząłem szkolenie w szkole podoficerskiej w Łódzce. Moim marzeniem dzieciństwa to raczej było zostać strażakiem, chociaż jakoś to się nie udało. Później w czasie szkoły jakby robili selekcję, kto na jaką ma iść specjalność. Ja słyszałem, że jest specjalność nurka, więc od razu pomyślałem, że to jest coś, co chciałbym robić, bo jestem z Helu i lubię ogólnie wodę. Mówię tak, to jest to, co chcę robić, będę nurkiem. Udało mi się, przeszedłem przeszkolenie w ośrodku szkolenia nurków w Gdyni. Tam spędziłem 2 miesiące. W międzyczasie chciałem się więcej dowiedzieć o czymś, o nurkowaniu, bo nigdy jakby tego nie interesowałem się nurkowaniem, dopiero w trakcie tej szkoły zainteresowałem się nurkowaniem, dlatego też te różne rodzaju filmy oglądałem związane z nurkowaniem, czy tam przyrodnicze, czy jak się nurkuje, co się robi. I z tego co pamiętam, najbardziej mi utkwił w głowie film Siła i Honor. Pierwszym moim jakby etatem, miejscem pracy był Hel, gdzie zostałem skierowany do grupy nurków minerów 13 Dywizjonu Trałowców. Ja w związku z tym, że dostałem się do grupy nurków minerów, zostałem nurkiem minerem. Wtedy jeszcze nie miałem takich uprawnień, byłem młodszym nurkiem, czyli wtedy jakby podawałem butle nurkom minerom. Bardzo ważne u nurka, przy pracy nurka jest przygotowanie i sprawdzenie sprzętu przed zejściem do wody.
Dlatego oczywiście przed zejściem zawsze sprawdza odpowiednie ukompletowanie sprzętu, to czego od nas oczekuje kierownik, czyli dopasowujemy sobie sprzęt do odpowiedniego zadania. Dodatkowo przed zejściem kierownik nurkowania lub kierownik podwodnych działań minerskich sprawdza każdego nurka przed zejściem, sprawdza jakie ma wyposażenie. Oczywiście zawsze nurek jednak sam powinien wiedzieć gdzie co ma. Dla niego jest to najważniejsze, bo w momencie, gdy jest jakaś, coś się nie uda, coś się dzieje, jest jakaś sytuacja awaryjna, on wie najlepiej, gdzie po prostu gdzie co podczepił, gdzie ma podczepione, jak odkręcić, jak zakręcić i jak należy działać. Tak powinien razem zapoznać się z partnerem w parze, powinni razem zobaczyć, jak wyglądają na powierzchni, gdzie mają co przyczepione, że w wypadku jakiejś sytuacji awaryjnej będą mogli wiedzieć, jak sobie pomóc. Dodatkowo ważną sprawą jest też wcześniejsze przygotowanie, czy ćwiczenia. Tak? Każdy nurek musi wykonywać praktycznie nurkowania w każdym tygodniu, przynajmniej 3 razy w tygodniu. Jest to ważne, bo każdy po prostu wie, jak się zachowuje pod wodą wtedy, nie ma jakby tam paniki. On jest jakby w tym cały czas w rytmie. Jakby nie było tego, wiadomo, od wszystkiego idzie się odzwyczaić. Jeżeli ja po pół roku będę chciał nurkować, już będzie mi troszeczkę gorzej, nie będę miał tej radości, raczej radości, nie będę miał tego komfortu dla mnie. To jest jak w każdej pracy, im się dłużej coś robi, im się systematycznie coś robi, wiadomo, jest to łatwiejsze do wykonania i potem będzie prostsze, dlatego u nas bardzo ważne jest, są bardzo ćwiczenia czy tam treningi nurkowe, niezwiązane akurat z zadaniem czy z akcją w danym dniu czy miesiącu. Jest to w ogóle niezwiązane, musimy ćwiczyć, musi być trening. Wykonywanie zadań na grupie nurków minerów jest też o tyle ciężkie, że na naszym Bałtyku nie jest to tak jak na filmach pokazane, że jest ładna, przejrzysta woda. Że tak powiem, u nas Bałtyk jest ciemnym morzem, praktycznie już po 10 metrach, czy nawet już na 5 metrach widoczność jest ograniczona, dlatego używamy już, że tak powiem, latarek praktycznie na 20, 30, 40 metrach, widoczność jest metr i to, tak powiem, przy użyciu latarki, bez latarki nie widać nic. Może Bałtyk jest jeszcze do tego bardzo ciężkie, bo jeżeli ktoś był na przykład w Egipcie, wie jak się nurkuje w Egipcie i powie, że o 40 metrów, super przyjemnie, a oni nurkują na 30, to pewnie ja jestem lepszy od nich. To nie jest prawda, ja również jeżdżę, tak powiem, za granicę, też nurkuję, wiem jak to wygląda. Tam można powiedzieć, że czasem mi to sprawia, dla mnie jest niebezpieczne nurkowanie w Egipcie, bo nie patrzę wtedy na manometr, nie patrzę na mój komputer, czyli nie wiem, nie patrzę na jaka jest głębokość i jest to dla mnie utrudnienie, bo dla mnie mi się wydaje, że to wszystko jest piękne. Schodzę do wody, nie patrzę, a tu się okazuje, że jestem na 45 metrach. Jeżeli ktoś by wiedział, poszedłby do Bałtyku, ponurkował, sprawdzałby co chwilę głębokość, bo wie, że to jest po prostu jest ciemno i myśli, że jest nie wiadomo na jakiej głębokości. Tak? W Egipcie no, nie sprawdza się tego, bo jest, widoczność jest piękna, tak? Jest, można widzieć, że coś w odległości 25 metrów i można niestety się tym zatracić, bo się wejdzie do głębiej, będzie można wtedy niestety czas dekompresyjny przekroczyć. Tutaj jesteśmy skupieni na zadaniu. Jest ciemno, jest niebezpiecznie i na pewno jest trudno. W wojsku jest zależność między stopniami, jest zależność między żołnierzami, każdy ma w wojsku swojego przełożonego. Jeżeli chodzi o nurków, racje nurków są zupełnie inne, jest to jakby z tego rodzaju elita, jest ich bardzo mało w całym Wojsku Polskim, dlatego często w czasie zadań, szczególnie w czasie zadań, nie obowiązuje u nas coś takiego jak stopnie. Każdy bardziej mówi sobie po ksywce, po swoim imieniu. Nie może być napięć podczas wykonywania zadania, musi być, że tak powiem, lekki luz, bo każde nerwy są niepotrzebne, jest to ciężka praca, dlatego u nas preferujemy bardziej, że tak powiem, luźne rozmowy, każdy mówi sobie po ksywie, wiadomo, wracamy do wojska, jest coś takiego jak zależność, jest przełożony, każdy wie jak się zachowywać i jak to ogólnie jest. Jest coś takiego jeszcze nurków, takie przeświadczenie, czy takie właśnie jakby przeświadczenie wspólnej
jednej wspólnoty. Czyli jeżeli ja jestem nurkiem, kolega jest nurkiem, ja nigdy nie wiem, z kim ja wejdę w parze, z kim będę wykonywał zadanie, dlatego ja muszę mu ufać, ja muszę być jego kolegą. Nawet jeżeli się na siebie pogniewamy, wiadomo, wykonujemy zadanie i zawsze jakby trzymamy się razem, czy to nawet można powiedzieć, że po pracy również się kolegujemy. Bardzo ważne jest zaufanie właśnie w parze. Jest to jedno z ważniejszych spraw. Po kilku latach, kilkunastu latach już służby na GNM-ie, gdy wykonuję zadanie, nie czuję może strachu. Jestem lekko podekscytowany, ale strachu nie czuję. Chociaż na początku, pierwsze moje zadania, pierwsze akcje, to na pewno odczuwałem może nie strach, ale byłem bardziej zdenerwowany. Trochę, można powiedzieć, że troszeczkę się bałem. Mimo wszystko, że schodziłem ze starszym, doświadczonym, bardziej kolegą. Nie za dużo wtedy może robiłem, nie umiałem robić. Stałem, czekałem, aż on wykona zadanie. Ja jakby byłem jego zabezpieczeniem, niedoświadczonym zabezpieczeniem. Zadanie wykonywane na dużych głębokościach, gdzie trzeba zejść do miny, torpedy. Teraz, jak mówiłem wcześniej, po kilkunastu latach służby nie jest już takie trudne. Nie ma tutaj dużo emocji, nie ma strachu, jest tylko i wyłącznie skupienie się na zadaniu. Jest to, wiadomo, niebezpieczne, bo nigdy nie wiadomo, jak ten przedmiot zareaguje, jak ja będę schodził, co się będzie z nim działo. Tak samo patrząc na mojego kolegę, już wiem, jaki on jest nurkiem, co on potrafi i razem jakby się wspieramy i wiemy dokładnie, co chcemy zrobić. Nie ma już obaw, oczywiście, jak to wcześniej moi koledzy wcześniejsi mówili, jak już ci, co już zakończyli służbę, wiele razy mi powtarzali, że rutyna gubi, dlatego na pewno trzeba mimo wszystko zachować ostrożność, nie można jakby popaść w tą rutynę, bo to może nas zgubić. Na początku służby i chyba podczas mojej pierwszej akcji, podczas pierwszego zadania, czyli rekonesans, robiliśmy koło helu kanonierki. Byłem z kolegą w parze, którym również kończyłem kurs nurkowy i była akurat sytuacja, że skończyli się nurkowie, ale trzeba było zrobić rekonesans i zostało dwóch młodych, niedoświadczonych nurków. Poszedłem ja z moim kolegą, schodziliśmy, tam było około 30-35 metrów. Mieliśmy, jak powiem, zrobić film, czyli nagrać, dokonać pomiarów. No i tak było, zeszliśmy do wody, pełni entuzjazmu, weseli. Schodzimy, patrzymy, no zrobiło się ciemno, już mniej przyjemnie, zimno. Włączyłem kamerę, próbowałem coś nakręcić, że tak powiem, bo jeszcze wtedy nie miałem styczności aż tak bardzo z kamerą. Zakończyliśmy, mówię dobra, do kolegi wychodzimy. No i próbuję wyjść, gdzieś kamera mi zaczepiła się o linę od tej kanonierki, gdzieś mi tam noga się zaczepiła przy kanonierce i już zaczęło się robić nieciekawie. Pokazuję koledze, że jest nieciekawie. Pomógł mi, wyciągnął nogę, żeśmy wyciągnęli, ale później problem miałem z kamerą, czyli linka mi się zaplątała, że tak powiem, o linę opustowej kanonierki. I zacząłem walczyć z tą kamerą. Walczyłem dobre 10 minut, czas się kończy, powietrze się kończy. Kolega mi tam próbuje pomóc, ale nie do końca rozumie, o co mi chodzi, bo ciemno, widoczność może pół metra. Cały czas próbuję walczyć. Później nagle mówię, muszę się uspokoić, w końcu coś do mnie dotarło, bo nic nie zrobię. Panika, wiadomo, głębsze oddechy. Patrzę na manometr, oj, mówię 6 megapaskali, niedobrze. Co? Mówię, dobra, uspokój się Wojtek, sam mówię do siebie, uspokój się. Potem tylko patrzę, pomyślałem, aha, linka jedna, trzeba było po prostu odpiąć karabinczykiem, odplątać drugie linki i zapiąć z powrotem kamerę. No nie było to trudne, ale no, panika doszła, już nie wiedziałem sam, co mam robić. Jestem dowódcą sekcji rozminowania EOD w grupie nurków minerów. Jestem nurkiem minerem, jestem starszym nurkiem minerem, kierownikiem podwodnych działań minerskich. Moją pracę bardzo lubię i mam nadzieję, że będę ją wykonywać do końca mojej służby. Oczywiście jestem również nastawiony, że dostanę nie jeden awans. Thank you.